do sztandaru. Witam w imieniu Koła Łowickiego Głuszyc wszystkich gości, rodziny myśliwych. Witam sygnalistów Wacława Turzyńskiego, naleśniczego Naleśnictwa Bytów. Witam wójta gminy Bożytuchem Witolda Cybę. Witam komendanta Straży Pożarnej Lecha Chrzustowskiego. Witam komendanta Policji Powiatowej Andrzeja Bożyszkowskiego. Witam księży kapelanów, którzy zechcą nam z własnej woli odprawić mszę świętą. Księdza Henryka Kaczmarczyka, kapelana myśliwych. Księdza Jana Ciołka, proboszcza parafii Bożytuchom. Księdza Franciszka Pileckiego, proboszcza parafii Tuchon. Witam księdza Romana Spychalskiego, proboszcza parafii świętej Katarzyny. Witam prezesów łowczych naszych ościennych kół. Prosimy księży o odprawienie mszy świętej hubertowskiej z intencji naszego koła, jego członków, rodzin oraz poświęcenie kapliczki świętego Huberta. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światu światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Siostry i bracia, zgromadziliśmy się, aby złożyć Bogu najświętszą ofiarę mszy świętej, aby sprawować Eucharystię, a Eucharystia to dziękczynienie. Niech przeżywanie tej mszy świętej w tak pięknej scenerii, wszak sam Bóg wybudował tę świątynię, jej ścianą jest las, sklepieniem niebo, podnóżkiem tronu Boga Matka Ziemia, co nas zbożami swoich pól jak mlekiem wykarmiła. Niech ta sceneria pomoże nam za wszystko Panu Bogu dziękować, bo wszystko, co mamy, jest darem Boga. W dniu dzisiejszym jest szczególnym dziękczynieniem Koła Łowieckiego Głuszec Boży Tuchowiu za 60 lat istnienia i działalności. Jest szczególnym dziękczynieniem za las, za przyrodę, za życie w lesie i życie w przyrodzie. A także jest szczególnym dziękczynieniem za ludzi w jakikolwiek sposób z lasem związanych, za ich pracę i całe dziedzictwo, które nam przekazali i którego są stróżami. Jest dziękczynieniem za tych, którzy to koło zakładali i tworzyli, a teraz już odeszli na wieczną jachtę do krainy wiecznych głowów. Za Jana Bożyszkowskiego, Jana Bruskiego, Bernarda Gatz, Anastazego Gusmana, Franciszka Kropidłowskiego, Józefa Kulasa, Stanisława Papieża, Władysława Słodkiego, Stanisława Szymoniaka, Edwarda Augustowskiego, Pawła Dobkę, Jana Topkę, Zdzisława Kropidłowskiego, Pawła Żygowskiego, Stanisława Kosmalskiego, Henryka Zimocha, Wojciecha Walczewskiego, Józefa Mikołajczyka, Leona Megiera, Jana Sieczkowskiego, Wiesława Malinowskiego, Janusza Zębika, Józefa Jaworskiego, Leona Mądrego, Bronisława Sieniawskiego, Remigiusza Koniuszka, Klemensa Mądry-Dąbrowskiego, Włodzimierza Mazurczyka, Janusza Kopanie, Henryka Czaje, Eugeniusza Wieczorka, Stanisława Woronowicz, Waldemara Baumgarta, Mieczysława Rytwińskiego, Jana Durawę, Antoniego Mądrego. Niech im knieja wiecznie szumi, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Mamy też dokonać poświęcenia kapliczki świętego Huberta. Kapliczki ufundowanej przez myśliwych koła Głuszec, którzy w ten oto sposób chcą oddać cześć swojemu świętemu patronowi i podziękować Bogu za obfite dary przyrody tej ziemi i za to, że Bór zawsze im darzył. Kapliczka ta to symbol myśliwskiego oddania swojemu patronowi przyrodzie oraz symbol otwartych myśliwskich serc. Święty Hubert żył na przełomie VII i VIII wieku i chociaż upłynęło 12 wieków, to kult świętego Huberta przetrwał w myśliwskiej tradycji lata, w których świętych patronów próbowano odsunąć na dalszy plan. I mimo wszystko jego imię słyszymy stale w gronie ludzi spod sztandaru świętego Huberta. Bo imię świętego Huberta to symbol radości i wesołej ochoty łowieckiej. To obraz nabrzmiały gorącym entuzjazmem życia. Na dźwięk imienia świętego Huberta budzi się w wyobraźni zwit Puszczy Zielonej, czuje się zapach leśnych kwiatów, zdaje się, że słychać gdzieś echem górskim przyniesiony dźwięk trąbki myśliwskiej. Święty Hubert jest patronem młodych. Jest symbolem szczęśliwości doczesnej, przeżywanej pod opieką złotego, promiennego słońca i czystego nieba.
jest realizacją romantycznego piękna, które przenika istotę chrześcijaństwa. Dzisiejsza uroczystość jest już przecież kolejną okazją dla tutejszej społeczności, aby właściwie spojrzeć na łowiectwo, które przecież jest szczególną dziedziną życia społecznego i wbrew powszechnie przyjętym przekonaniom, tropienie, ściganie i strzelanie do zwierzyny to niewielki fragment tego, co zwykliśmy nazywać łowiectwem. W wielowiekowej historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce, zaznaczyło swój trwały ślad w materialnej i duchowej kulturze narodu, znalazło odbicie w sztuce i uformowało trwałe wartości obyczajowe i moralne. Istota bowiem łowiectwa nie ogranicza się tylko do osiągania celów gospodarczych. Rozległość i zakres jego funkcji społecznych, zwłaszcza wychowawczych, rekreacyjnych i kulturalnych, stanowi trwałą wartość ogólnonarodową odziedziczoną po minionych pokoleniach, które współcześni myśliwi starają się kultywować, rozwijać i wzbogacać. Celem łowiectwa jest więc kultywowanie i rozwój szlachetnej pasji, jaką jest uprawianie myślistwa. Zachowując dobre tradycje z długiej i bogatej przeszłości, łowiectwo musi odnaleźć i obronić swoje miejsce we współczesnym świecie. A zatem ważnym zadaniem myśliwych jest zapewnienie akceptacji myślistwa przez współczesne społeczeństwo. A jest to możliwe. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez wysoce etyczny i absolutnie uczciwy sposób uprawiania myślistwa. Bo każdy myśliwy musi w głębi swego serca rozpoznać, co na przepięknej arenie łowieckiej leży na szali dopuszczalności i uczciwej miarki, co zaś jest sprzeczne z poczuciem honoru, sumienia i prawidłowego postępowania. Łowiectwo pozbawione etyki przemienia się automatycznie w rabunek dóbr przyrody i staje się ponurym, krwawym widowiskiem. Dlatego musimy ciągle uwrażliwiać swoje sumienia. Uwrażliwiać swoje sumienia, aby nie stały się ślepe, głuche i nierozumne. I tylko wówczas możemy liczyć na społeczną akceptację i przyzwolenie na uprawianie łowiectwa. Człowiek ma bowiem w sposób właściwy oddziaływać na przyrodę, której został ustanowiony rozumnym i szlachetnym stróżem. Przyjdzie bowiem czas, że trzeba mu będzie zdać rachunek z tego, co uczynił z ziemią, zwierzętami, roślinami. Świat bowiem został oddany człowiekowi nie w celu unicestwienia, lecz ostatecznego pojednania całego stworzenia z Bogiem. Myślistwo jest sposobem bycia, jedyną i niepowtarzalną drogą kształtowania osobowości. W końcu przecież pozostajemy sam na sam z nagłą naturą i pytamy, gdzie jest w niej moje miejsce, gdzie jest nasze miejsce. Czy jako myśliwi stajemy się jej elementem, czy też rozkapryszonym, nienasyconym dzieckiem. Środowisko bowiem potrzebuje zrównoważonego człowieka. Człowieka, który jest i znawcą przyrody, i panem przyrody, i stróżem przyrody. Który pomaga przyrodzie, który ją chroni, żeby nic nie zostało zniszczone z tego piękna, które Bóg stworzył dla człowieka, dla radości ludzkich oczu. Aby służyło nie tylko temu pokoleniu, ale wszystkim, którzy w przyszłości zamieszkiwać będą tę ziemię, by mogli przez następne lata tutaj polować i obchodzić kolejne jubileusze. Ta dzisiejsza uroczystość, podobnie jak i poprzednie, czy to poświęcenie krzyża i obelisku, czy poświęcenie sztandaru, ma na celu między innymi także zaciśnienie koleżeńskich więzów pomiędzy myśliwymi, podkreślenie estetycznych wartości łowiectwa i wzbogacenie przeżyć myśliwskich innymi treściami niż samo polowanie.
Dlatego zadaniem was wszystkich jest praca nad umocnieniem wewnętrznej spoistości, ukształtowaniem właściwej postawy, wyeliminowaniem zjawisk łamania prawa, rozrabiactwa i pieniactwa, podejrzliwości i pazerności, pijaństwa i wulgarności i braku poczucia odpowiedzialności za obraz łowiectwa w oczach społeczeństwa. Tak, szanowni koledzy, aby wasze koło zasłużyło na miano takiego, w którym chce się być, działać, polować, wspólnie się bawić i wspólnie się modlić. Niech więc święty Hubert wyprasza i wspiera wasze wysiłki w walce z wszelkimi namiętnościami i nauczy godnego życia. Niech Bóg wam darzy, a Bóg niech wam i waszym rodzinom błogosławi. Poproszę księdza Henryka o dokonanie poświęcenia kapliczki świętego Huberta. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie jest dla nas wzorem, a ich stawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław tę figurę świętego Huberta. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego stawiennictwa, ale także naśladowali, by w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam, Panie, za pośrednictwem świętego Huberta pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Wydała Cię, święty Hubercie, daleka zachodnia kraina, ziemia ardeńska. Tam zostałeś wyniesiony na ołtarze. Tam stałeś się patronem myśliwych. Wielka jest Twoja rola i wielka zasługa. Dziesiątki pokoleń czyni kult Twojej osoby i spełnia misterium myślistwa, tak trudne do zdefiniowania, a jednocześnie tak oczywiste dla człowieka złączonego z przyrodą i podlegającego jej prawom. Twoja idea zdobyła ogromne przestrzenie ziemskiego globu, przywędrowała i na słowiańskie ziemie. Zawitałeś nad Wisłę. Przyjęto Cię tu z wiarą i poszanowaniem. Stałeś się postacią złączoną z naszą knieją i łowami. Wierzymy, że dzięki Tobie stajemy się lepsi. Dlatego z przekonaniem kultywujemy Twoją postać i Twoją tradycję. Niech polska knija wiecznie szumi na Twoją chwałę, a głos myśliwskich rogów wzywa wierną brać do służby Tobie. Amen. Thank you.
przez wstawiennictwo świętego Huberta biskupa zanieśmy do Boga Stwórcy i Ojca wszelkiego stworzenia nasze pokorne prośby i błagania. Za ojca świętego Franciszka, aby jego ofiarny trud apostolski umacniał w świecie ducha wiary i życia chrześcijańskiego. Ciebie prosimy. Za naszych biskupów, Ryszarda, Piotra i Wiesława, aby Pan dał im siły i zdrowie oraz wspierał swoją łaską w prowadzeniu ludzi do Boga. Ciebie prosimy. Za członków koła łowieckiego Głuszec w 60. rocznicę powstania, aby byli dobrymi i roztropnymi włodarzami dóbr przyrody i cieszyli się dobrym zdrowiem, potrzebnymi łaskami i opieką świętego Huberta. Ciebie prosimy. Za Polski Związek Łowiecki w 90. rocznicę istnienia i działalności, za władzę tego związku na różnych szczeblach, za wszystkich myśliwych, aby nie zabrakło im mądrości i sił w wiernej służbie dla świata przyrody. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy zwracają się do Boga przez wstawiennictwo świętego Huberta, aby otrzymali łaski, o które proszą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych członków koła łowieckiego Głuszec, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i osiągnęli szczęście wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy w pięknie przyrody umieli dostrzegać ślady Boga i uwielbiali Stwórcę wszelkiego stworzenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który stworzyłeś świat i oddałeś go we władanie człowieka, spraw, abyśmy byli roztropnymi włodarzami Twoich darów i wiernie Tobie służyli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Ci to słowo, a będziesz uzdrowiony. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu.
Erekcyjny. Roku Pańskiego 2013 Fundacji Posadowienia Kapliczki Świętego Huberta. Myśli Mikołaj Głuszyc, Boży Tuchom, gospodarujący i polujący na terenie obwodu łowieckiego nr 124 Jutrzenka i obwodu łowieckiego nr 148 Dąbrówka, na wniosek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60-lecia Koła Łowieckiego Głuszyc i 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego postanawiają przygotować i posadowić kapliczkę świętego Huberta. Miejscem posadowienia kapliczki jest polana leśna w łowisku Świerkówko, gmina Bytów, nad Leśnictwo Bytów. Poświęcenie kapliczki Bożości Polowej przy Świętej z okazji 60-lecia koła dokona ksiądz Henryk Kaczmarczyk. Kapelan myśliwych z parafii świętego Filipa Nery w Bytowie, w asyście księdza dziekana Romana Spychalskiego, z parafii świętej Katarzyny w Bytowie, księdza Jana Ciołka, proboszcza parafii Boży Tuchom oraz proboszcza parafii świętego Michała Archanioła w Tuchowie, księdza Franciszka Pudlewskiego. Poproszę o dokonanie przysięcia wstęgi i zamurowania aktu erekcyjnego. Również proszę księży, poproszę po pół milimetra każdy. Chyba trzeba więcej proszę wszyscy. Ostatnio będzie zaczynał. Musimy się zamurować. Obydwie? Nie, tamte chyba nie. Chyba obydwie. Na możemy też tam coś wrzucić jeszcze? Tak, proszę. Proszę. O kurczę, chciałem wrzucić. Daj jeszcze, bo to wiesz, potem znajdą gdzie cenę. Zgadza się. Musisz to wziąć dalej i smarować, bo to mi się utopiło i razem. Nie jest takie proste. Tak,
Że na potomnych. I teraz. Proszę. Mocniej, mocniej. O, jeszcze wpadłeś. Kamieniami jeszcze zasypał. Każdy trochę przyderzył. Kolegia prezesa koła Mariana Przytarskiego o zajęcie głosu. Bardzo proszę. Historia polskiego łowiectwa na naszych ziemiach zaczyna się po II wojnie światowej. Pierwsze zaczątki na ziemi bytowskiej powstały w latach 1947 roku. Ja chciałbym powiedzieć, że 60 lat w historii koła to jest niewiele. 60 lat w życiu myśliwego w okresie jego działalności to trzy pokolenia. To trzy pokolenia. Historia w tym czasie uwarunkowania prawne, które zawarte zostały w dekrecie z 52 roku o prawie łowieckim oraz obowiązujący statut z 53 roku o Polskiego Związku Łowieckiego umożliwiły powstanie naszego koła. Naszego koła pod nazwą wtedy Koło Łowieckie w Tuchomiu. W tym czasie 16 osób zamieszkujących gminę Boże Tuchom, gminę Tuchomie postanowili połączyć swe siły i stworzyć własną organizację łowiecką. Tymi organizatorami, założycielami tego naszego koła byli Jan Bożyszkowski, Jan Bruski, Paweł Dobkę, Bernard Gac, Albin Gliszczyński, Anastazy Gusman, Józef Kulas, Franciszek Kropidłowski, Leon Mądry, Józef Mikołajczyk, Stanisław Papież, Bronisław Rafalont, Alfons Radomski, Władysław Słodki, Leonard Sabiniarz i Teofil Czajatowski. Dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością jedyny, według naszej wiedzy, ostatni z założycieli naszego koła. To jest kolega Bronisław Rafalont. Kolego Bronisławie, to dzięki Tobie sobie tu i teraz. Duże brawa dla Ciebie. Kwiaty wręczył jeden z najmłodszych kolegów, kolega Nowicki. Wymieniony komitet na pierwszym swoim walnym zgromadzeniu zwołanym z inicjatywy jednego z założycieli, kolegi Pawła Dobkę, ustanowił zarząd w składzie prezes Paweł Dobkę, łowczy Gusman Anastazy, sekretarz Bruski Jan i skarbnik Radomski Alfons. Ten zarząd postawił sobie za główny cel zagospodarowanie dwóch obwodów łowieckich, których ścisłe granice zostały ustalone dopiero w 1954 roku przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Przyjęta nazwa koła w Tuchomiu ewoluowała. W 1965 roku zmieniono nazwę na koło łowieckie Głuszec w Tuchomiu. W 1987 koło łowieckie
Głuszec, Tuchomiec, siedzibą w Bożym Tuchomiu, by wreszcie w 1998 roku przyjąć nazwę obowiązującą do dzisiaj kołowieckie Głuszec, Boży Tuchom z siedzibą w Bytowie. W kronice koła odnotowano: drogi, które zaprowadziły nas w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego, były różne. Wstąpiliśmy do naszego zrzeszenia w większości z wewnętrznej potrzeby przynależności do wielkiej rodziny myśliwskiej. Łowiectwo ma bowiem niepowtarzalny urok. Członkowie związku zaspokajają chęć obcowania z przyrodą poprzez łowiectwo. Słowa ciągle aktualne spowodowały, że jest nas dzisiaj 56 członków, w tym jedna Diana oraz pięciu stażystów. Przez ten okres 60 lat odnotowaliśmy w kole 132 myśliwych, ich imiona, większość z nich jest oczywiście w Krainie Wiecznych Łowów i ich imiona zawsze zostaną w naszej pamięci, a pamięć o nich tak najskromniejszym wyrazem hołdu. Dzisiaj gospodarzymy na dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 10 561 hektarów. Obwody podzielone są na 5 łowisk. Nasi założyciele naszego koła zastali swoje obwody niezagospodarowane, ubogie w zwierzynę, bez urządzeń łowieckich. Dzisiaj, dzięki pracy kilku pokoleń, mamy stan zwierzyny sięgający granicy pojemności łowisk. Racjonalne wydawanie ostrzałów powoduje to, że te stany staramy się utrzymać. Sytuacja finansowa pozwala nam na racjonalną gospodarkę łowiecką, a więc dokarmianie zwierzyny, czy remont, czy budowa paśników. Corocznie pozyskujemy około 120 jeleni, 100 saren, 160 dzików. Żeby ułatwić byt zwierzynie drobnej, staramy się redukować drapieżniki, więc co roku przypada to gdzieś średnio 120 drapieżników, w tym 80 lisów. W okresie zimowym pomagamy zwierzynie przetrwać ten trudny okres, wykładając około 60 ton karmy. Dzisiaj na naszych obwodach mamy 21 paśników, 146 lizawek, 97 ambon. Uprawiamy 22,65 hektara poletek łowieckich, 20,5 hektara łąk śródleśnych, 15 pasów zaporowych o długości 2,9 km. W 1993 roku dokonaliśmy udanej introdukcji Daniela, wprowadzając do łowiska Kamieńczyno 3 byki, 5 łań i 3 cielaki. Zdajemy sobie sprawę, że szkód łowieckich, stanowiących nieodzowny element, powiedzmy, bytowania tego zwierząt w łowisku, nie unikniemy, ale poprzez współpracę z rolnikami i leśnikami staramy się je minimalizować. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z nadleśnictwem w Bytowie, którego leśnicy znacząco zasilają nasze szeregi. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu staramy się pogodzić gospodarkę łowiecką z troską o hodowany przez kolegów leśników las. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, dobrze układa nam się również współpraca ze szkołami. Poprzez pogadanki liczne, poprzez spotkania w lesie, poprzez kuliki z jednoczesnym dokarmianiem zwierzyny, czy wspólnym sadzeniu lasu, staramy się przedstawić tej młodzieży, jak w rzeczywistości to łowiectwo wygląda, i mówiąc o tym, że łowiectwo jest formą ochrony przyrody polegającą na regulacji liczebności populacji zwierzyny dziko żyjącej do środowiska ciągle zmienianego przez człowieka, do środowiska ich bytowania. Udzielamy się również we władzach i organizacjach łowieckich. I tak, kolega Edmund Wroński jest wiceprezesem Okręgowej Rady Łowieckiej, kolega Dariusz Zielonka, zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, kolega Marek Skierka, jest członkiem Komisji Etyki i Tradycji Łowieckiej, kolega Krzysztof Borowski, członkiem Komisji Oceny i Trofeów Łowieckich, kolega Zbigniew Traczyński, Arkadiusz Kropidłowski, Włodzimierz Witak i też Dariusz Zielonka są instruktorami strzelectwa myśliwskiego. Członkowie naszego koła za swą działalność otrzymali przez te 60 lat 44
medale zasługi łowieckiej oraz 26 medali za zasługi dla łowiectwa słupskiego. Dużą wagę przywiązujemy do tradycji i zwyczajów łowieckich. Organizujemy uroczyste polowania hubertowskie, noworoczne, sylwestrowe, na których grane są sygnały, celebrujemy pokot, chrzest, pasowanie na myśliwego. Jesteśmy już po raz 14 współorganizatorami pomorskiego konkursu sygnałów i muzyki łowieckiej na zamku w Bytowie. Jesteśmy również od 2010 roku założycielami i czynnymi uczestnikami Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej, której prezesem jest kolega Edmund Wroński. Stowarzyszenie to prowadzi z sukcesami szkółkę myśliwską, szkółkę sygnalistów, którzy na ostatnim konkursie Róg Wojskiego na przełomie maja i czerwca w swoich klasach zajęli mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. W 1992 roku do użytku została oddana kaplica świętego Huberta w kościele pod wezwaniem świętej kapitanerii, gdzie koło nasze miało znaczący wkład przy wystroju tej kaplicy. W 1993 roku wspólnie z ościennymi kołami zorganizowaliśmy wystawę łowiecką na zamku w Bytowie, która się cieszyła wielkim uznaniem wśród bytowiaków. Ta wystawa trwała cały rok. W tymże też roku 1993 na 40-lecie naszego koła postawiliśmy krzyż w uroczysku Wiknica, symbolizuje jedność myśliwych ze świętym Hubertem. Taka ciekawostka, krzyż wyrzeźbił własnoręcznie ówczesny prezes Leon Megier. Obok tego krzyża powstała piękna wiata, która jest miejscem licznych spotkań. 10 lat później, w 2003 roku, obok tego krzyża postawiliśmy obelisk kamienny z napisem Panie, pozwól pełnić Twoją wolę, i też wyświęcony w tym czasie również sztandar nasz otrzymał złoty medal zasługi łowieckiej. Koło w 1993 roku otrzymało sztandar. Sztandar wraz z gratulacjami i podziękowaniami za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju łowiectwa słupskiego od Okręgowej Rady Łowieckiej. Na dzisiejszą uroczystość przygotowaliśmy kapliczkę poświęconą świętemu Hubertowi, kapliczkę, którą wyrzeźbił z takiego kloca dębowego specjalnie na tą okoliczność sprowadzony góral. Obok stoi wiata. Inicjatywa budowy tej wiaty spotkała się z przychylnością nadleśnictwa w Bytowie, i które okazało bardzo duże wsparcie w budowie tej wiaty. Jest to takie drugie miejsce po uroczysku Wiknica, gdzie będzie się można spotkać, zadumać, wspominać o dawnych, dobrych czasach, o przygodach łowieckich, które miały miejsce lub miały mieć miejsce. Wspominając dokonania naszych poprzedników, z ufnością spoglądamy w przyszłość, wierząc, że nasze działania przyczynią się do rozwoju łowiectwa polskiego. I wspólnie z członkami koła, zarząd w składzie Przetarski Marian, prezes w własnej osobie, Krzysztof Borowski, łowczy, Janusz Mikołajczyk, sekretarz, i Andrzej Staranka, skarbnik, wyznaczył następujące cele. Stabilizacja populacji zwierzyny grubej, odtworzenie populacji zwierzyny drobnej, głównie zajęcy, redukcja drapieżników i ścisła współpraca z właścicielami lasów i gruntów rolnych, promocja kultury łowieckiej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, etyki i kultury łowieckiej. Realizacja zadań statutowych wytyczonych celów jest możliwa dzięki rozumieniu potrzeb gospodarki łowieckiej przez organa władzy ustawodawczej, i dobrze pojętej współpracy z władzami okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego,
Słupsku, administracją Lasów Państwowych, starostwem bytowskim, urzędem miejskim w Bytowie, urzędem gminy Bożytuchom i Tuchomi oraz innymi instytucjami na wielu płaszczyznach działalności dla dobra łowiectwa i czystej przyrody. Za pomoc i wsparcie naszego koła, za przychylność i życzliwość okazywaną nam myśliwym, za obecność na naszej uroczystości życząc dalszej współpracy dziękuję Romanowi Zaborowskiemu, senatorowi Rzeczypospolitej, Jackowi Żbudzie Czwiatowskiemu, staroście bytowskiemu, Ryszardowi Sylce, burmistrzowi Bytowa, Jerzemu Barbarowiczowi, członkowi Rady Naczelnej, prezesowi Okręgowej Rady Lubowieckiej w Słupsku, Marianowi Czeskiemu, prezesowi Zarządu Okręgowego PZU w Słupsku, naszemu owczemu okręgowemu, Wacławowi Turzyńskiemu, nadjeżdżającemu na Decisła w Bytowie, Witoldowi Cybie, wójtowi gminy Bożytuchom, Jerzemu Lewi Kiedrowskiemu, wójtowi gminy Tuchomie, Lechowi Krostowskiemu, komendantowi powiatowym PSP, Andrzejowi Bożkowskiemu, komendantowi powiatowym Policji, Barbarze Kapłon, prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Bytowie, przedstawicielom przedsiębiorstwa skupu dziczyzny Beles i Hunterwild, Piotrowi Skawińskiemu, właścicielowi Zakładu Rusikarskiego i Sklepu Myśliwskiego w Bytowie, Tomaszowi Kuchcie, leśniczemu leśnictwa Świerkówko, Wojciechowi Megierowi, leśniczemu z leśnictwa Jutrzenka, Marii Jakubek, księgowej koła, za celebrowanie mszy świętej, poświęcenie kapliczki świętego Huberta, ujmującą homilię i modlitwę w imieniu naszego koła, w imieniu członków koła, zaproszonych gości i wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości jubileuszowej. Serdecznie dziękuję księdzu Henrykowi Karczmarczykowi, kapelonu myśliwych, księdzu Romanowi Spichalskiemu, proboszczowi parafii świętej Katarzyny w Bytowie, księdzu Januszowi Ciołkowi, proboszczowi parafii Najświętszego Serca Jezusa w Bożytuchomiu i Franciszkowi Pudlewskiemu, proboszczowi parafii świętego Michała Archanioła w Tuchomiu. Szczęść Boże. Dziękujemy za współpracę z zaprzyjaźnionym kołom, reprezentowanym przez prezesa koła łowieckiego TROP w Bytowie, kolegę Adama Mora, łowczego kolegę Edwarda Turzyńskiego, łowczemu kołeckiego Bielsko-Biała, koledze Tadeuszowi Talewskiemu. Dziękuję za nauki i życzliwość i wzór seniorom naszego koła, a więc seniorowi seniorów, koledze Bronisławowi Rafalantowi, koledze Janowi Jakubkowi, koledze Zenonowi Bożyszkowskiemu, koledze Franciszkowi Dorawie oraz koledze Leonowi Cybulskiemu, do którego kieruję osobiste podziękowania za wprowadzenie mnie 30 lat temu w tajniki sztuki łowieckiej. Dziękuję członkom naszego koła i stażystów. Koledzy, myślę, że możemy sobie wzajemnie pogratulować, osiągnięć oraz życzyć dalszych sił i inwencji w realizacji zadań łowieckich. Dziękuję rodzinom, w szczególności naszym żonom i sympatiom, za dzielne znoszenie trudów naszej pasji, częstokroć kosztem własnych wyrzeczeń, za tolerancję i wyzrozumiałość. Na zakończenie gorące podziękowania i wyrazy uznania kieruję do kolegów z Komitetu Obchodów Jubileuszu z jego przewodniczącym kolegą Edmundem Wrońskim na czele, którzy przez swoją społeczną pracę i zaangażowanie przyczynili się do zorganizowania obchodów naszego święta. Dziękuję zespołowi sygnalistów za wspaniałą oprawę muzyczną naszej uroczystości. Ostatnie podziękowania kieruję niewymienionym przeze mnie gościom i sympatykom łowiectwa. Dziękuję i dasz bór. Koła łowieckiego Głuszec Bożytuchą odznaczymy sztandar koła najwyższym odznaczeniem łowieckim złomem. Koleżanka i koledzy sygnaliści. W imieniu naczelnych i okręgowych władz łowieckich mam wielki zaszczyt i honor odznaczyć koło łowieckie Bożytuchom najwyższym odznaczeniem łowieckim złomem. Koleżanka.
Złotym medalem zasługi łowieckiej uhonorowani zostali Przydarski Marian, Mikołajczyk Jan. Darzył. Naczelnik okręgowy Władysław Związku Łowieckiego ma wielki zaszczyt, a wszystkim przyjemność w okazji naszego jubileuszu będzie szkolenie Złoty Medal Zasługi Łowieckiej z życzeniami wszelkich pomyślności i świętych wydarzeń. Serdecznie Ci gratuluję, długo lat razem najpierw sekretarzowałeś. Srebrnym medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Kierkian, Sienkiewicz Olek, Engelbrecht Wiktor, Staranko Andrzej. Proszę wystąpić. Dziękuję. Kolego w imieniu Naczelnych Okręgowych Łowczowskiego Związku Łowieckiego mam wielki zaszczyt, szanowny przyjemność poznaczyć kolegę z celnym medalem do Słowacji. Dziękuję. Święty Kudarzy. Dziękuję. Jasiu, kolego Marcina z jednej szkoły, mam wielki zaszczyt i przyjemność oznaczyć Cię w imieniu Naczelnych i Okręgowych Władz Łowieckiego z celnym medalem do Słowacji Łowieckiej. Niech Bóg darzy, a święty Hubert ma wodę. Kolego w imieniu Naczelnych i Okręgowych Władz Łowieckiego z okazji jubileuszu 60-lecia koła chciałbym serdecznie pogratulować koledze z pewnego Medalu Zasługi Łowieckiej. Niech święty Hubert darzy. Szanowny kolego, w imieniu Naczelnych i Okręgowych Władz Polskiego Związku Łowieckiego mam zaszczyt odznaczyć kolegę i przyjemność z pewnym medalem Zasługi Łowieckiej z życzeniami zdrowia i wszelkich pomyślności. Kolego Wiktorze, prezesie, serdecznie gratuluję. Warto było czekać. Serdecznie gratuluję. Brązowy medal zasługi łowieckie otrzymali Szudoł Jerzy, Ginter Jan, Dekoszczak Lubomir, Szyszło Józef, Szulc Marek, Wasigrosz Piotr. Proszę o wystąpienie. Skierka Marek. Ja muszę znaleźć tylko... Dobrze, to ty szukaj, ja będę odznaczał. Łowieckiej z życzeniami, niech święty Hubert darzy. Przede wszystkim zdrówieńka. Przyjemność w imieniu Naczelnych Władz, jako członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Okręgowych odznaczyć kolegę Dziękuję. Okręgowej Rady Łowieckiej w Słupsku
za wkład i rozwój łowiectwa przyznano medale zasługi łowiectwa słupskiego. Skierka Marek, Wielgosz Tomasz, Zielonka Dariusz, Dąbrowski Jerzy, Ginter Jan, Brzyszkowski Waldemar, Ruchała Wiesław, Traczyński Zbigniew. Proszę do Wielgosz Tomasz. Marek Skierka. Marek Skierka. Ale się nie chorzy po dwa razy. Marek Skierka. Bytowskiego i naszego koła. Dziękuję bardzo. Wręczam medalnie. Za zasługi dla Łowiecka. Janek Ginter jest tu. Janku, dziękuję ci serdecznie. W imieniu Okręgowej Rady Łowieckiej, bo to jest nasze okręgowe odznaczenie. Tak? Podziękować. Tego się proszę przyjąć. Wiesiu, to jest Wiesiu. Serdecznie ci gratuluję i dziękuję serdecznie za robotę dobrą, jaką wykonujesz. Koła i Słupskiego Łowiectwa. Kolega Tomasz Wielgosz. Tomek Wielgosz, Patuch. Serdecznie gratuluję i muszę ci powiedzieć, że kolega Waldemar Bożeszkowski. Serdecznie i gratuluję w imieniu tego pięknego naszego medalu Serdecznie gratuluję. Kolega Dariusz Zielonka. No proszę. Na Darek. Nasz rzeczniku. Ciągnij i tak dalej. Dwóch nie ma. Wszystkiego, kolega. Wszystkiego nie Panie senatorze, panie starosto, panie burmistrzu, koleżanko, Diano, koledzy myśliwi, szanowne rodziny, przyjaciół, kolegów Koła Łowieckiego Głuszec Bożytuchom. Ziemia bytowska chyba długo nie miała w jednym dniu skumulowanych tak wspaniałych, pięknych wydarzeń. Pozostaje mi podziękować kolegom z Koła Głuszec, pogratulować wszystkim dziś odznaczonym i koledzy powiedzieć, że to nie przypadek, że tak duża ilość odznaczeń łowieckich została dzisiaj wręczona. To się bardzo rzadko zdarza, żeby w jednym kole był i złom, i złote medale zasługi łowieckiej, srebrne medale, brązowe medale i medale za zasługi dla łowiectwa słupskiego. Tylu odznaczeń nie pamiętam, żebym w którymś kole miał wielki zaszczyt i przyjemność wręczać. I to nie jest przypadek, ponieważ koło Głuszec Bożytuchom prowadzi dobrą gospodarkę łowiecką. W szeroko pojętym tego słowa znaczeniu, z całą tą obudową kultury łowieckiej, tradycji łowieckiej, obrzędowości, to wszystko się składa na duży, wielki dorobek waszego koła. Także chciałbym w imieniu Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego, obecnego tu kolegi łowczego, okręgowego Mariana Wilczyńskiego, wręczyć na pamiątkę na ręce kolegi prezesa koła taki pamiątkowy grawerton, będący takim materialnym dowodem naszego uznania i wdzięczności dla koła. Panie prezesie, drodzy myśliwi, przyjaciele, rodziny myśliwych, drodzy księża. Ja wiem, że już wszyscy czekacie, bo to jubileusz, jakieś urodziny, że jest jakaś taka część jeszcze swobodna, rozrywkowa, więc wszyscy już powoli niecierpliwie czekają na zakończenie tej oficjalnej, ale wydaje mi się, że tak w imieniu widzę, że tak, trzymają kciuki tutaj samorządowcy i chcą, żebym też mówił w ich imieniu, więc minutę troszeczkę dłużej, bo zdaje się ta kolejka składających życzenia się w ten sposób skróci.
chyba mamy wielkie szczęście do dzisiejszego dnia. Właściwie, prawdę mówiąc, jak opowiadał Jurek Barbarowicz o tym dniu, to mi się pojawia, że to jest jakieś święto lasu. Święto lasu, no bo wielka uroczystość w Bytowie, nadanie sztandaru. W homilii ksiądz Jerzy Bąk, kapelan leśników, wspaniale mówił o leśnikach. Mówił, że las to świątynia, mówił o tym, że leśnicy to kapłani, a myśliwi to Filipini. No tak, zakonnice może. No, no jakoś tak musi być bardzo, bardzo blisko. Moi drodzy, ja się cieszę, że mogę uczestniczyć, bo ta dzisiejsza uroczystość jest pewnym dopełnieniem tego, co było w Bytowie, prawda? To tak jak powiedział Jurek, jest spięte pewną klamrą. Nie wiem, był tu ksiądz proboszcz z Tuchomia, nie wiem jak spiąć księdza proboszcz, już nieobecny, jak księdza z Tuchomia spiąć tą klamrą, ale powiem wam, że dzisiaj rano przepiękny ryneczek został otwarty w Tuchomiu, na którym produkty również myśliwskie można sprzedawać, jeżeli chce się troszeczkę zarobić. A tak przy okazji, ja oczywiście dla wielu tutaj chyba to nie jest jakaś tajemnica, jestem byłem mieszkańcem, powiedzmy, parafii Boży Tuchom, więc pamiętam, że jakaś taka zawsze jakaś dziwna rywalizacja pomiędzy Boży Tuchomiem a Tuchomiem. Tu był GS, tu siedziba, tu siedziba myśliwych i tak dalej. Jakoś to się tak wszystko działo. Okiwają myśliwi, którzy pamiętają te czasy. No a dzisiaj właściwie tak wspólnie razem. Jesteśmy w jednym kole, tam jest ryneczek, tu jest przepiękna polana z tym... Z kapliczką. Gratuluję pięknego pomysłu i realizacji. Moi drodzy, to naprawdę chyba wasze piękne święto, 60 lat, jest co wspominać. Te nazwiska, które były dzisiaj wymieniane, no to są nazwiska, wśród których część. Ja się wychowywałem, dorastałem, więc ja troszeczkę o myśliwstwie wiem, chociaż nie mam tego munduru, nie strzelam. Nie będę opowiadał, jak mnie wprowadza w arkana myśliwstwa ksiądz Heniu. Raz mnie wziął na ambonę, nie powiem, jak to się skończyło. No ale w każdym razie nie należy do tych, którzy łatwo przyjmują takie opowieści, jak ktoś się słucha, że to tylko takie fajne hobby, że się strzela i tak dalej, że ta zwierzyna biedna i tak dalej. Doskonale wiem, jak to jest bardzo odpowiedzialna, profesjonalna praca, gdzie to hobby no, musi być wsparte wysoką etyką. Ksiądz Heniu się zastanawiał w swojej wspaniałej homilii, jaka jest przyszłość myśliwstwa. No, powiedział krótko, że w zasadzie chyba taki wątek można pociągnąć od was samych, myśliwi drodzy, to wszystko zależy. Od tej etyki, od tego kodeksu honorowego, żadne prawo tego nie ureguluje. Ja myślę, że możemy być wszyscy tutaj na terenie powiatu bytowskiego, na terenie Bytowa, przy tym święcie bytowskim, obchody jubileusz, 667. rocznica nadania praw miejskich. Wszystkie te rocznice jakoś się tak fajnie składają. Możemy być dumni z waszych dokonań. Świetnie promujecie nasz region, nasz powiat. No, tym bardziej, że te nazwiska wymieniane i pewnie ci obecni, którzy są w kole, to nie są tylko mieszkańcy powiatu bytowskiego, a znam takich, którzy no, już od was odeszli, ale pozostawili tu gdzieś swoje domostwa, swoich dzieci, bo się sprowadzili dlatego, że to był piękny, piękny region, piękny powiat. No i o to też chodzi, żeby podkreślać to wszystko, co jest piękne. Wszystkiego dobrego na kolejne lecie. Bardzo bym prosił moją asystentkę o list gratulacyjny, który chciałem przekazać. Status pozwala mi tylko w zasadzie na 30 sekund przemówienia, więc ono naprawdę będzie krótkie, ale serdeczne. Uniknę czytania tych pełnych patosu słów, które są napisane w liście gratulacyjnym. Natomiast szczerze, jak sąsiad, bowiem reprezentuję sąsiadów Zamiedzy, kołowieckie Trop, które współgospodarzy na ziemi bytowskiej, pogratuluję złomu, ale zwrócę uwagę na to, że aby taki złom otrzymać, wymaga to przyjaźni, współpracy i zaangażowania dużej grupy ludzi. Więc życzę wam, drodzy sąsiedzi, w imieniu wszystkich członków koła Trop, abyście w przyjaźni potrafili obronić to, o czym ja nie pierwszy sięgam tutaj do homilii bardzo mądrej i głębokiej księdza Henryka, mówił ksiądz Henryk. Znaleźć taką formułę łowiectwa, którą da się obronić w dzisiejszych czasach. Tego wam serdecznie życzę. Daszbur. Kolego prezesie, bardzo bym prosił.
Poproszę kolegę. Dziękuję bardzo. Już rzeczywiście chciałem właściwie, żeby to pan senator podsumował. O czymś zapomniałem. Tak, ale nie, skoro już pan Mundek po raz drugi, to nie śmiem odmówić. Ja myślę, że chciałbym serdecznie przede wszystkim pogratulować wszystkim myśliwym z koła łowieckiego Głusze z Bożytuchom. Gratuluję serdecznie. Gratuluję złomu odznaczenia wspaniałego. Gratuluję wszystkim dzisiaj również odznaczonym myśliwym. Wspaniale, że cieszę się, że otrzymałem zaproszenie, że mogę tutaj być z Państwem. Rzeczywiście to, co ksiądz Henryk powiedział w homilii, ja też do niej nawiązuję, ale myślę, że dzisiejsze święto, to, że tutaj dzisiaj się spotykamy, to, że 60-lecie obchodzicie, rozpoczynając od mszy świętej, to, że została dzisiaj poświęcona kaplica świętego Huberta, to, że oprócz, to, że jeszcze taka fantastyczna oprawa dzisiaj sygnalistów myśliwskich, którzy na co dzień ćwiczą, którzy zdobywają laury ogólnopolskie, pokazuje, że myśliwi w kole łowieckim Głuszec Bożytuchom nie zajmują się tylko tropieniem zwierzyny. Tego serdecznie gratuluję i to potwierdza, że ta etyka w waszym kole jest naprawdę na wysokim poziomie i gwarantuje, że to, o czym ksiądz Henryk wspominał w homilii, będzie spełnione. Jeszcze tylko takie jedno zdanie. Ja mieszkam w gminie Tuchomie i rzeczywiście GS jest Bożytuchom, ale z siedzibą w Tuchomiu. Do dnia dzisiejszego. Także coś rzeczywiście było na rzeczy. A na dzisiaj życzę wszystkiego dobrego, wspaniałej biesiady, która za moment tutaj się odbędzie, a potem zabawy w Kaszubiance. Wszystkiego najlepszego. Na ręce pana prezesa Graverton pamiątkowy. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Proszę nadleśniczego kolegę Wacława. Proszę Państwa, ja już się dzisiaj naprawdę dużo nagadałem na innej uroczystości i obiecuję, że będzie bardzo krótko. Dziękuję za współpracę, gratuluję tego dorobku, o którym tu było dużo mowy. To został potwierdzony tymi wysokimi odznaczeniami. Rzeczywiście koło Głuszec jest to dobre koło, które dobrze gospodarzy. Ja jako nadleśniczy to potwierdzam. Natomiast czego życzę? No więc życie gospodarcze polega ciągłym dynamicznym zmianom i ciągle trzeba działać, żeby podołać. Tak się akurat składa, że zwierzyna drobna u nas zanika, ale zwierzyny grube u nas jest dużo i mamy poważne problemy z hodowlą lasu ze względu na wysokie stany jelenia. Ja życzę, żeby koło razem z nadleśnictwem uporało się z tym problemem. Czeka nas duże zadanie, zrozumienie, współpraca, ale musimy temu podołać, żebyśmy mogli zlikwidować w lesie grodzenia, które tu widać, bo to jest coś nienaturalnego. Żeby ich było trochę, żebyśmy nie musieli grodzić wszystkiego. Również chciałem potwierdzić to, o czym dzisiaj mówiłem, o tej współpracy ze społeczeństwem, tak? Czyli lasy państwowe, koło łowieckie, współpracy, to się wszystko jakoś tak ładnie zazębia. Przykład tego miejsca, tej wiaty, tej kaplicy, tworzenie symboli, kaplicy świętego Huberta, to wszystko ma duże znaczenie i w pracy leśnika, i w uprawianiu myślistwa. To wszystko właśnie służy podnoszeniu etyki na coraz wyższy poziom w odniesieniu też do wiary. Ma to bardzo duże znaczenie w naszej kulturze chrześcijańskiej. Także dziękuję jeszcze raz za dobrą współpracę i życzę Daszbór. Kolega Łowczy. Bielsko-Biała. Skoro prezes tropu miał 30 sekund, to ja mam chyba 15 jako Łowczy, biorąc hierarchię funkcji. Ja oczywiście nie będę oryginalny, odwołując się do księdza Henryka, naszego przyjaciela,
i no, mam pretensje do niego, bo właściwie to, co chciałem powiedzieć, to on mi wszystko wybrał. Jak gdyby skopiował. Ja dlatego też. Wirtualnie. I w szkole mnie uczono, żeby krytyka, ewentualnie jakaś pretensja była twórcza, to trzeba jakąś propozycję własną wysnuć. Ja mam taką propozycję dla naszych władz miejscowych, żeby... Bo na wszystkich odprawach łowieckich słyszymy, że jest problem z naszym periodykiem słupskim odnośnie pisania tekstów. Ja mam propozycję, żeby opublikować kazania księdza Henryka. Co najmniej w co drugim numerze na pewno to odniesie jakiś skutek w odniesieniu co do niektórych myśliwych. A drugi taki pomysł, który mi przyszedł na świeżo, to też przy wykorzystaniu księdza Henryka na przykład zorganizować rekolekcje myśliwskie. I jak wiecie, każde rekolekcje się kończą spowiedzią. Wyobraźcie sobie, że byłyby takie rekolekcje, gdzie na koniec ksiądz Henryk słucha spowiedzi, ale to są tylko wątki myśliwskie. Przychodzi kolega i mówi, że tam no 6 pudeł do tego kozła, to, że no był na polowaniu oficjalnie, a wiadomo gdzie był i takie inne. To tak powiedzmy w formie luźnej. Każdy jubileusz w scenariuszu swoim ma to, że jest powrót do historii, ocena teraźniejszości i perspektywa jakaś na tym wynikająca. Historię, jak zresztą wszyscy tutaj macie piękną, teraźniejszość jest budująca nie tylko w cudzysłowie, ale i dosłownie jak widać. No a w odniesieniu do perspektyw to chciałbym w imieniu zarządu koła Bielsko, w Bielsku Białej, brzmi to tak bardzo odlegle, ale jesteśmy sąsiadami dla tych, którzy o tym nie wiedzą. Chciałbym życzyć, odczytam sobie, też nie będę oryginalny, bo podaruję na ręce pana prezesa Grawertum. 60. rocznicę powstania kołowieckiego Głuszec Boży Tuchom z najlepszymi życzeniami, pomyślności na niwie łowieckiej i w życiu osobistym wszystkim członkom koła Daszbur składa zarząd i członkowie koła łowieckiego Bielsko w Bielsku Białej. Zanim jeszcze przekażę to panu prezesowi, to chciałbym sobie zagwarantować dzisiaj taniec ze wszystkimi partnerkami na zabawie i powiem, że życzę żonom wytrwałości i zrozumienia w kontynuacji tej naszej pasji, bo jak wiadomo, ta szyja z głową nie będzie współgrała, to nawet przy pomocy najlepszej lornetki niczego nie zobaczymy. Dobrze. Ja chcę podziękować w imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 60. rocznicy wszystkim tu zebranym, a tych, których nie ma, przekażcie im również nasze pozdrowienia. W tej chwili myślę, że dobiega końca nasza uroczystość. Poproszę jeszcze sztandar kołowieckiego Głuszec odprowadzić. Będę pada wysiadować. Tutaj, tak? Tak. Aha, Nie można na nich na przykład.